Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam Liquid od firmy, której recenzji dość długo nie było. Lecz no, przerwa była dość długa, więc trzeba ją zakończyć. Mianowicie zaczniemy od Flavor Art o smaku Black Sherry, czyli czarna wisienka. Opakowanie fajne, standardowe. Klasyczna grafika, bez przesady. Wiadomo, co jest w opakowaniu. Spokojnie informacje. Zawartość nikotyny 9 mg. Tak, niektórych może zaskoczyć też gramatura. Ale myślę, że jest taka dość neutralna. W środku mamy loteczkę Flavor Arta z jakimiś informacjami. No i mamy butelkę z liquidem. Butelka z liquidem, która jest dość specyficzna, dość inna niż wszystkie. Jak recenzowałem wcześniej Flavor Arta, to było myślę, że około pół roku temu, to były zwykłe buteleczki, a teraz mamy coś takiego. Nie wiem, do czego to porównać. Pokażę. Mamy tutaj logo, nazwa smaku, gramatura i otwieranie liquidu jest w ten sposób. Bardzo fajne, bardzo pomysłowe. Teraz pokażę może bliżej, jak to wygląda. Port jest cienki, bardzo fajne zamykanie. Którzy mogą mieć problemy z otwieraniem, bo tutaj jednak jest niby ten pipek do wypychania. Jeśli ktoś ma problem, po prostu łapiemy od góry, lekko ściskamy i pociągamy. Zaskoczyłem mnie naprawdę, jak pierwszy raz, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, jak to otworzyć, ale jak już doszedłem, to naprawdę byłem pełen podziwu dla producenta. Mamy trójkąt równoboczny, który żmija tak bardzo lubi. Czyli w tym miejscu po prostu butelka jest większa, żeby łatwiej napełniać płyn. Przejdźmy do zapachu. No, w zapachu czuć kandyzowane wiśnie bądź taki sos wiśniowy do lodów. Chwilę Wam pokażę, jak go znajdę. To jest coś takiego. To akurat jest niemiecki wyrób, Kirschegrütze. To jest fajny taki sosik do lodów, do jakichś deserów. I właśnie tak to pachnie, jak to smakuje, więc jest naprawdę super. Konsystencja jest no, taki rzadkawy, podobny do Hanksena. No ale przejdźmy do degustacji. Wapuje na Vivinova Spire BDC, czyli podwójna dolna grzałka. Bateria EGO V3 Mega 1300, napięcie jakie teraz mamy to 3,8 V, więc zobaczmy. Dym naprawdę ok. Zawsze byłem zadowolony z wyrobów Flavor Arta i Ebro Liquid, dlatego że właśnie one mają bardzo, bardzo dobrą tendencję do produkcji dymu, więc jest naprawdę, naprawdę w porządku. W smaku jest podobnie jak w zapachu, czuć kandyzowane wiśnie, nie ma żadnej chemii, więc jest naprawdę w porządku. Więcej o tym liquidzie nie będę mówił, bo no, musicie go spróbować sami. Jest naprawdę fajny, słodziutki. Jakby porównać do soku wiśniowego, na pewno bym go nie porównał do smaku czarnej wiśni, takiej z drzewka. No ciężko, bo nie pamiętam smaku czarnej wiśni z drzewka, bo w tym roku niestety wiśni nie jadłem. Same czereśnie były. No ale powiem Wam szczerze, że jest naprawdę bardzo dobry, bardzo słodki. Lecz nie jest na tyle słodki, żeby nie można było go palić na co dzień, czyli liquid jest dobry, żeby po prostu palić go codziennie. Przejdźmy do ceny. Stosunek jakości do ceny zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, ile kosztuje ten liquid. Aromatyczne 16 zł. Stosunek jakości do ceny myślę, że na piątkę. Na piątkę jest tak naprawdę taka neutralna, w porządku ocena.
Dymotwórczość dostaje 5,5 na 6. No jest naprawdę bardzo dużo dymu. Też no jeszcze nie takie ten. Postaram się, zaraz może wezmę jakoś większe napięcie. Zobaczymy, jaką tu oporność mamy i ile można tutaj podrasować, podkręcić tego. 1,8 ohma, no to damy na 4 volty. Zobaczymy, jak tu będzie dymić. Pięć i pół jest dobra ocena. Odwzorowanie smaku dostaje. Dam piątkę ze względu na to, że nie jadłem czarnej wiśni w tym roku. Dam piąteczkę, bo naprawdę smakuje praktycznie jak właśnie ten sosik wiśniowy. I ogólna cena to około 5,25, gdzieś tak mniej więcej. Z matematyką jest słabo. I naprawdę polecam ten liquid i gorąco was zapraszam na nasz fanpage do sklepu, gdzie można dostać Flavorata, oraz na nasz kanał na YouTubie, jeśli nie oglądacie tego na naszym kanale. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam was do kolejnych recenzji. Na następnej recenzji postaram się o jakiś wyrób od Euro Liquid, żeby był taki kontrast do Flavor Arta. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, na razie.